A więc mamy już 2020 rok. W tej chwili nasza ukochana gra Team Fortress 2 ma już aż 13 lat. Jak raczej wiecie, TF jest dla mnie bardzo ważny, jak i dla innych graczy. Głównie ze względu na to, że jest to wyjątkowa gra, która była częścią naszego dzieciństwa. Chociaż zakładam, że większość oglądających ten film jest bardziej nowych w grze. Dlaczego tak uważam? No cóż, większość starszych graczy straciło już zainteresowanie tą grą. Jeżeli nie żyłeś pod kamieniem, to raczej wiesz z jakich powodów. A więc nie oszukujmy się, stan, w którym aktualnie znajduje się gra, jest okropny. Casual jest w pełni niegrywalny, znalezienie normalnej gry to cud. Na serwerach aż roi się od cheaterów oraz griferów, którzy psują całe doświadczenie innym graczom. I jakby to tylko były jedyne problemy związane z tą grą. Niestety jest jeszcze gorzej. Jak raczej wiecie, Valve w tej chwili nic z tą grą nie robi. I z pewnej perspektywy absolutnie to rozumiem i w pełni się tego spodziewałem. Nie patrzyłem już zbytnio exploitów, nie badają żadnych net oczywistych cheaterów. No i na ogół przestaje interesować się całością gry ze względu na to, że deweloperzy są zajęci pracą nad innymi, ważniejszymi grami. Najgorsze według mnie nie jest to, że przestali aktualizować grę, ale to w jakim momencie to zrobili. Boli mnie fakt, że zostawili ją w najbardziej przykrym stanie jakim mogli. Tryb swobodny jest niegrywalny, gra jest słabo zoptymalizowana, przez co gracze mają problemy z crashami oraz niskimi FPS-ami, nawet na high-endowych komputerach. Tryb competitive, na którym skupili się w ostatnich latach gry, jest warty tyle co zepsuty ząb. Dosłownie z kilku graczy gra na tym trybie, z czego połowa z nich to cheaterzy, a reszta to gracze, którzy nigdy na oczy nie widzieli net klawiatury. A content kreatorzy, tacy jak youtuberzy czy streamerzy, nie mogą nawet grać ze względu na to, że grupka ludzi robi wszystko, aby didosować ich serwery, byle żeby nie mogli dobrze się bawić. Ale okej, nie zapominajmy, że większość z tych rzeczy nie tyczy się powiedzmy serwerów społeczności, które mają zaktualizowane anti-cheat systemy oraz mają moderację i administrację, które na bieżąco banują cheaterów. Więc czemu by nie grać tam? W końcu oryginalnie istniały tylko i wyłącznie serwery społeczności. I to one były całym życiem gry. Otóż tak, puby są wspaniałym rozwiązaniem. Problem w tym, że większość z nich jest martwych, przynajmniej z tych interesujących. Zostało praktycznie tylko kilka dużych serwerów, które trzymają się na resztkach paliwa. Dlaczego? Czyżby ludzi nie interesowała już aż tak gra jak kiedyś? No cóż, powiedzmy, że coś w tym stylu. Owszem, jest jeden z tych problemów, ale głównym powodem, który przyczynił się do śmierci tych serwerów, to powstanie trybu swobodnego. Odkąd Valve wydało własne oficjalne serwery, już nawet wiele lat temu inne serwery zaczęły cierpieć. Szczególnie dlatego, że znacznie łatwiej dostać się na taki oficjalny serwer. Nie musisz odpalać jakiejś przestarzałej przeglądarki, która wygląda wręcz okropnie. Więc szczególnie nowych graczy będzie bardziej interesowało to, co ładnie się prezentuje. W tym przypadku dzisiaj Casual, do którego masz bardzo łatwy dostęp, no ale teraz rzecz w tym, że nie da się tam grać. I właśnie to powoduje w tej chwili ogromny spadek graczy. Niestety nie jest to już tak jak kiedyś, że starszych weteranów odchodzących od TF-a zastępowali nowi gracze. Naprawdę współczuję nowym graczom, którzy chcą zapoznać się z Team Fortressem 2. Na wszystkich serwerach są cheaterzy, oni sami są nawet wyrzucani i szkalowani przez innych, lepszych lub po prostu bogatszych graczy, co jest według mnie idiotyzmem. I teraz, co to oznacza? Czy to koniec Team Fortressa 2? Gry? Najprawdopodobniej tak. Duszy? Nie. Chociaż, że gra jest u kresu swoich dni, społeczność nie zostawi jej w zapomnieniu. Wciąż będziemy pamiętać o naszych wspaniałych najemnikach, nadal tworzone będą piękne animacje, arty, a nawet spin-offy. Dlatego nie chcę, abyście byli smutni. Cieszcie się, że ta gra powstała i dała nam tyle wspaniałych wspomnień. Zamknij oczy i pomyśl o tych wszystkich swoich chwilach, które przeżyłeś, ludzi, których poznałeś. Niech przyniesie ci to uśmiech na ustach. Czy da się uratować tę grę? Nie do końca. Nawet aktualizowanie tej gry już nie zadziała. I wytłumaczę wam czemu. Jak wiecie, ta gra ma 13 lat. Kod tej gry to istne spaghetti, które prawie że nigdy nie było optymalizowane. Lata dodawanych kosmetyków. I co jest jeszcze ciekawsze? Kod z gry to nie jest tylko to, co powstało po wyjściu, ale też to, co zostało po poprzednich grach oraz przeróbkach, nad którymi Valve pracowało przez dobre 10 lat. Przed wyjściem ta gra była co chwilę przerabiana. Zauważcie, że za każdym razem, kiedy dostajemy jakąś aktualizację od jakiegoś czasu, chociaż, że powiedzmy, naprawiającą kilka bugów, to sprowadzają one z 50 nowych. Przykładowo, jakiś czas temu TF2 Team dodał nową skrzynkę i przy tym przypadkiem dodali do niektórych skrzynek 100% szansę na drop czapki z efektem. To jest właśnie wynikiem tego, że ta gra jest już przestarzała. Nie dlatego, że deweloperzy są niekompetentni. Więc szczerze mówiąc, jedyne co mogliby teraz zrobić, to nową część gry. I wielu z was może się z tym nie zgadzać. Zresztą ja sam się nigdy z tym nie zgadzałem. Aż do teraz. Ponieważ jeśli o tym pomyślicie, nie ma innego wyboru. Głównym argumentem jest to, że ekonomia by upadła i ludzie, którzy od lat zajmowali się tradingiem, zmarnowaliby cały swój czas. Tylko że ekonomia gry zaczęła upadać już w 2014 roku, kiedy ceny metalu rafinowego zaczęły wzrastać. Ceny skinów to istny chaos i zyskiwanie profitu jest teraz opłacane tylko na bardzo drogich przedmiotach.
Osobiście wydaje mi się, że nie byłoby to problemem. Ludzie bez problemu mogliby sprzedawać swoje dorobki i wypłacać tym sobie sporą sumkę. Może i przenieść się dzięki temu na coś stabilniejszego, na przykład CSGO. Oczywiście jest to bardzo kontrowersyjny temat, ponieważ są pozytywy, jak i negatywy stworzenia takiej nowej gry. Inną sprawą jest to, że ludzie są zbyt przywiązani do postaci. A co gdyby w kolejnej części wciąż występowałyby nasze ukochane postacie? Gra byłaby po prostu zrobiona od nowa na nowym silniku. Pełna nowego potencjału, który może zostać wykorzystany przez deweloperów gry. Ale teraz powracając do tematu, podam wam kolejny powód, z którego nie powinniście być zaskoczeni tym, że gra została porzucona. Przypominam, że Team Fortress 2 służył głównie jako gra, którą twórcy wykorzystywali do eksperymentowania i testowania nowych mechanik. Wiecie, sprawdzenia tego, co ludzie uważają za mile widziane oraz to, co na ogół działa. Dzięki temu mogli dodać wszystko to, co zadziałało do innych gier, takich jak CSGO czy Dota 2. A każdy wie, że te gry były znacznie ważniejsze dla Valve niż taki TF2. Czy TF2 musiał tak skończyć? Nie. Szczerze mówiąc, twórcy nie są tutaj jedynymi winnymi. Prawda jest taka, że to my zawiniliśmy jako społeczność. Od kilku lat zaczęły gromadzić się pewne grupy ludzi, którym TF2 przestał się podobać. I co w związku z tym? No cóż, jeżeli oni nie mogą się już dobrze bawić, to nikt nie może. W skrócie, ci gracze zaczęli robić wszystko, aby gracze przestali grać w tę grę. No i na ogół zakopać pod ziemią TF2. W pewnym sensie im się to udało, ze względu na to, jak wielkie stało się to grono ludzi. Wiecie, co oni robią? Są strasznie toksyczni, używają cheaty, raidują streamerów i tego typu rzeczy. Nigdy nie byłem za bardzo w stanie zrozumieć toku myślenia takich ludzi. Nie wydaje mi się za to, że są zdrowi umysłowo. Głównie dlatego, że ich główną atrakcją jest cierpienie innych graczy. Czerpią oni z tego ogromną satysfakcję i radość. Ciekawi mnie po prostu, jak to się przełoży na ich życie prywatne. Jak raczej wiecie, mam na pięku z tego typu ludźmi. No bo jak to inaczej, przecież wciąż tworzę content z tej gry, więc sam sobie jestem winien. Staram się takimi ludźmi po prostu nie przejmować, bo nawet nie są warci mojej uwagi. Spędzenie nawet jednej sekundy na dyskusji z nimi byłoby ogromnym zmarnowaniem czasu. Jak dla mnie, gra straciła to coś już długi czas temu. Nie mogłem po prostu znaleźć w niej swojego miejsca jak kiedyś. Tak, jest to właśnie główny powód, z którego nie nagrywam tej gry już tak często jak kiedyś. Sam competitive, chociaż że był dla mnie czymś wyróżniającym, to niestety musiałem od niego odejść ze względu na strasznie toksyczną społeczność, która po prostu mi nie pasowała. Oficjalne serwery też nigdy nie były moją główną atrakcją. Zawsze faworyzowałem serwery społeczności. Wiecie, ze względu na zezwolone mody, a nawet takie głupie rzeczy jak spreje, które dawały grze to coś. Siedziało tam dużo stałych ludzi, dzięki czemu można było widywać znajome twarze każdego dnia. No i po prostu dobrze się bawiło. Więc musicie zrozumieć, dlaczego nie jestem już aż tak zainteresowany grą. Szczególnie, gdy moje ulubione serwery wmarły już jakieś 5 lat temu. Kolejny ciekawy fakt. Wiecie, że grafika gry od wydania stanowczo się pogorszyła? Jakość tekstur została zmniejszona i nie odjęły się one prawidłowo. Jak zauważyliście, czasami trzeba patrzeć na coś co najmniej z 5 sekund, żeby tekstura z rozmazanej zrobiła się normalna. Zmienione także zostało oświetlenie, które według mnie także wyglądało kiedyś odrobinę lepiej. Oczywiście nie przyjmijcie tej wiadomości źle, ponieważ nie próbuję przez to wszystko powiedzieć, abyście przestali grać w tę grę. Jeżeli dobrze się bawicie, to kontynuujcie swoje przygody. Chciałem po prostu poprowadzić mały rant i wyjaśnić kilka ważnych rzeczy. Wciąż bardzo ciężko uwierzyć mi w to, że minęło już aż 13 lat, odkąd pierwszy raz zagrałem w to cudo. Najgorsze jest to, że nigdy nie znajdę drugiej takiej gry, w której spędzę tyle czasu. W żadnej innej grze nie zobaczycie takich niezwykłych, powiedzmy, zachowań graczy czy klimatu. I dlatego nasz TF jest naprawdę wyjątkowy i zawsze będzie. Powiem wam także, że największą czerwoną flagą dla mnie było to, kiedy powstały pewne serwery społeczności z creators.tf. Ich zadaniem jest wydawanie swoich własnych aktualizacji oraz eventów co kilka miesięcy na swoje serwery. Co oznacza, że pojawiać się tam będą nowe mapy, kosmetyki, bronie, a nawet zmiany w gameplayu. I wszystko dostępne jest na ich stronie za darmo. Zbudowany macie tam cały system inwentarzu, sklepu oraz kontraktów. Brzmi jak raid dla prawdziwych graczy TF-a, prawda? Problem w tym, że po kilku miesiącach ich serwery stoją prawie że puste. Nikogo to nie interesuje, chociaż że mają dostęp do całkowicie nowego kontentu gry. To ludzie po prostu nie są już zainteresowani, a kto wie. Może za mała liczba osób wie o tych serwerach. Powiem wam, że ostatnio wypróbowałem i nie było nawet tak źle. Może gry to nie odratuje, ale na pewno stanowić będzie pewny life support utrzymujący grę przy resztkach życia. Interesująca jest także liczba graczy, która pokazywana jest w statystykach. Według Steama w prawie każdej chwili w grze jest co najmniej 60 tysięcy graczy. Ale to absolutnie nie robi sensu. Jeżeli tak dużo osób gra w tę grę, to gdzie oni są? Na trybie swobodnym jest zaledwie 6 tysięcy graczy. A patrząc na przeglądarkę serwerów, łatwo możemy powiedzieć, że nie ma tutaj 54 tysięcy graczy. Skąd wzięły się te liczby? Nikt na to nie zna odpowiedzi. Na pewnej stronie teamwork.tf użyć możemy zupełnie inne statystyki, przy okazji bardziej realistyczniejsze. Według nich w grze znajduje się mniej więcej 11 tysięcy graczy oraz 4 tysiące botów, znajdujących się na pustych serwerach. Oczywiście nie są liczeni gracze w menu, ale nie powiecie mi, że tyle osób sobie po prostu idluje. Według tych statystyk, TF2 ma praktycznie tyle samo graczy co Left 4 Dead 2.
Wszystko więc mówi za siebie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Valve w pewnym momencie, chyba rok temu, postanowili wyczyścić grę od wszystkich botów. I wtedy, według statystyk w grze było 30 tysięcy graczy. Wciąż znacznie więcej niż podobno ich jest. Więc nie mam pojęcia, co o tym myśleć. Sam nie mam żadnych pomysłów, o co może z tym wszystkim chodzić. Chociaż, że Team Fortress 2 w tej chwili to ogromny stracony potencjał, który wykorzystany mógł być do zrobienia czegoś idealnego, to musimy pogodzić się z losem tej gry oraz faktem, że wszystko się kiedyś kończy. Tak jak ten film. Jeżeli chcesz opowiedzieć o swoich doświadczeniach i wspomnieniach z tej gry, to pochwal się nimi w komentarzach. Z chęcią je poczytam. Chcę także, abyście uszanowali moją opinię. Ja na pewno uszanuję waszą. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym filmie. Adios.